Cześć, dzień dobry, to Łukasz fotografuje. Dzień ślubu, a konkretnie ślubny poranek. Jak zaplanować, żeby nie zwariować, a jednocześnie, żeby wyrobić się w czasie? O tym w dzisiejszym odcinku. No i nareszcie zbliża się ten wyczekiwany przez kilka tygodni, miesięcy, a może i lat wasz wymarzony dzień ślubu. Ale tak naprawdę z tyłu gdzieś tam w głowie chodzą myśli, jak to będzie tak naprawdę wyglądało? Na którą godzinę mówić fryzjerkę, na którą makijażystkę, o której zrobić błogosławieństwo? I tego typu myśli właśnie przechodzą przez głowy wszystkich pań młodych, które biorą ślub. Jeżeli do waszego dnia ślubu pozostało jeszcze kilkanaście dni, warto, abyście usiedli sobie ze swoim narzeczoną, ze swoją narzeczoną, w zależności od tego, które z was ogląda mój dzisiejszy odcinek, i przy ciepłej herbacie określiło sobie rozkład jazdy na ślubny poranek, czyli co, kiedy występuje, co, o której godzinie. Dzięki temu na pewno się nie zgubicie, a trzymając się tego harmonogramu, będziecie mieli spokojniejszy dzień. Przyjmijmy czysto hipotetycznie, że nasz ślub rozpoczyna się o godzinie 16:00 w kościele. I tak oto bierzemy sobie karteczkę, bierzemy sobie długopisik, wpisujemy godzinę 16:00 i od tej godziny właśnie rozpoczynamy planowanie całego dnia. Mamy wpisaną godzinę 16:00. Weźmy pod uwagę, że przed kościołem warto by było być jakieś 20 minut wcześniej, z tego względu, że bardzo często papiery podpisuje się tuż przed rozpoczęciem mszy świętej, czyli te 20 minut. 15:40 jesteśmy na miejscu, idziemy do księdza, podpisują świadkowie, podpisujemy my, wracamy i czekamy na rozpoczęcie mszy przed wejściem do kościoła, czyli 15:40 jesteśmy na miejscu. Przed wyjściem do kościoła zazwyczaj są przygotowania. Musicie sobie tak naprawdę określić, ile czasu jedzie się z domu Panny Młodej do kościoła. Załóżmy, mamy 15:40, z domu Panny Młodej do kościoła jedzie się około 15 minut, czyli wyjeżdżamy 15:25, a przed wyjazdem planowane jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo trwa około 15 minut, czyli błogosławieństwo nastawiamy na godzinę 15:10. Wszystko zapisujemy na naszej karteczce. To jest bardzo ważne, żeby taki harmonogram w dniu ślubu gdzieś w domu leżał, żeby wszyscy mieli do niego dostęp i abyście się stosowali do tego harmonogramu, z tego względu, że pomoże on wam trzymać się ram czasowych, to raz, a po drugie unikniecie dzięki temu nadmiernej ilości stresu. Jeżeli mamy błogosławieństwo o godzinie 15:10, warto wpisać sobie w tym harmonogramie godzinę przyjazdu Pana Młodego. Niech to będzie godzina 15:00, czyli tak naprawdę 10 minut przed błogosławieństwem niech zjawi się przyszły Pan Młody w domu Panny Młodej. Te 10 minut między błogosławieństwem a czasem przejazdu to będzie taki, powiedzmy, czas bezpieczny. Ale zanim dojdzie do przyjazdu Pana Młodego, warto, aby Panna Młoda była już ubrana i przygotowana, oczekiwała na Pana Młodego. Jeżeli chodzi o ubieranie, to tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaki rodzaj sukni macie. Czy to jest rybka, czy to jest suknia księżniczka, czy to jest wkładana, zasuwana, sznurowana. No, tak naprawdę wszystko zależy od sukni, ale przyjmijmy tak bezpiecznie, że ubieranie, poświęćmy na ubieranie 20 minut, czyli 14:40 rozpoczynamy ubieranie. Wydaje mi się, że bez względu na to, jaką suknię ma Panna Młoda, ile kolczyków założy oraz iloma rodzajami perfumów będzie się psikała przed przyjazdem Pana Młodego, te 20 minut to jest naprawdę bardzo optymalny czas i w tym czasie powinniście się spokojnie zmieścić. Bardzo ważnymi, a wręcz mógłbym rzec, że kluczowymi elementami każdej Panny Młodej jest przepiękna fryzura i wspaniały makijaż. I jeżeli na przykład jest tak, że makijażystka przyjeżdża do was do domu, zadbajcie o to, abyście wy, jako przyszłe Panny Młode, były jako ostatnie w kolejce, czyli tuż przed ubraniem sukni ślubnej, abyście miały robiony ten makijaż. I tak, jeżeli załóżmy mamy ubieranie sukni ślubnej na godzinę 14:40, czas trwania porządnego, takiego naprawdę profesjonalnego makijażu to jest około 1 godziny, czy tak naprawdę 13:30, biorąc sobie te 10 minut takiej spokojnej rezerwy, 13:30 make-upistka powinna zaczynać robić wam makijaż, aby właśnie zmieściła się w tym jednogodzinnym czasie. Na fryzurę również potrzebujecie 1 godziny, ale z fryzurami to ja wam powiem, jest bardzo różnie. Czasami jest tak, że Panna Młoda idzie godzina 6, 7, jakieś takie w ogóle nocne godziny do salonu fryzjerskiego, aby fryzjerka ją przygotowała, a czasami jest tak, że wszystko odbywa się w domu i ja wam sugeruję, jeżeli macie taką możliwość, róbcie wszystko w domu, żebyście jak najmniej tego dnia się przemieszczały, aby uniknąć jakichś, nie wiem, niespokojnych sytuacji typu stłuczka, wypadek, wiadomo. Każdy
każdemu może się zdarzyć, a że troszeczkę jest nerwówka w tym dniu, no to unikajcie jednak wychodzenia do usługodawców typu fryzjerka, make-upistka. Starajcie się to wszystko załatwić u siebie w domu. Czyli tak, 13:30 mamy makijaż, 12:30 mamy fryzjera. Bardzo ważne, żeby to się odbywało właśnie w tej kolejności, z tego względu, że jeżeli jest robiona fryzura, fryzjerka czy fryzjer dotykają twarzy, a szkoda, żeby ten makijaż piękny, ładnie zrobiony się, że tak powiem, zepsuł. Tak właśnie wygląda dzień ślubu widziany oczami przyszłej panny młodej. Tak właśnie może wyglądać również wasz dzień ślubu, dlatego powtarzam jeszcze raz. Zróbcie sobie taki harmonogram na spokojnie, rozpiszcie sobie godziny, co, gdzie, kiedy, a na pewno będziecie spokojniejsze. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i komentujcie śmiało, albo piszcie wiadomości, jeżeli macie jakieś pytania. Ja postaram się na wszystkie wasze pytania znaleźć fajne odpowiedzi i umieścić je albo w komentarzach, albo nagrać o tym po prostu nowy odcinek. Do usłyszenia, cześć!